Znajdujemy się przy drugim liceum ogólnokształcącym, do którego przybyło aż 80 Izraelczyków. To już 9. wizyta w Łomży. Chociaż uczniowie są zmęczeni podróżą, to bardzo podekscytowani. Już za chwilę zobaczymy, jakie atrakcje przygotowała dla nich szkoła. Program Bliżej Siebie. To jest program, który jest ogólnopolskim programem i uczestniczymy już w nim od 9 lat, czyli dzisiejsze spotkanie jest 9. spotkaniem naszej młodzieży polskiej z młodzieżą z Izraela, która przyjechała do nas z Gwanim High School. Nie potrafię powiedzieć, z jakiego to miasta, ale gdzieś z centrum Izraela. Are here for the first time. Większość właśnie dzieci jest tutaj po raz pierwszy. Pani też jest tutaj, ja jestem tutaj właśnie po raz pierwszy. Wszyscy przyjechali tutaj, żeby poznać swoje korzenie. Większość ma tutaj właśnie babcie, dziadków i chcą poznać historię, opowiedzieć jakieś historie. So they try to tell the stories and to see where their grandparents lived. Przed każdym przyjazdem uczestniczymy i w wykładach, i w jakichś koncertach, więc przygotowujemy też naszą młodzież po to, żeby poznała tą kulturę żydowską, poznała ich zwyczaje, ich historię, poznają też tą historię właśnie również Żydów na naszych terenach, bo jesteśmy akurat na takim terenie, gdzie tej społeczności żydowskiej było bardzo dużo. I z kolei oni, jak przyjeżdżają, dowiadują się od nas też pewnych rzeczy, które ich interesują. A wiadomo, Izrael a Polska to dwa odległe kraje i dopóki się nie zobaczy, tak, to trudno mieć jakąś wizję na temat danej społeczności. Pierwszym dzisiejszy wizyt na pewno jest spotkanie się z inną kulturą, z ludźmi z innego kraju, wiadomo, żeby zobaczyć, że mimo wielu różnic jednak wiele nas łączy. Jakie atrakcje przygotowaliście dla Izraelczyków? Na początku przygotowaliśmy na auli krótki wstęp, prezentowaliśmy naszą szkołę. Później w klasach mieliśmy okazję bliżej się poznać. Za chwilkę na auli wszyscy razem będziemy tańczyć, a później mamy mecz w siatkę. Nasi uczniowie przeciwko uczniom z Izraela. Czy czujesz się podekscytowana wizytą? Czy masz z nią jakieś obawy? Oczywiście, że jestem podekscytowana. To jest nowe doświadczenie, szczególnie to jest też próba językowa i próba taka złamania tej bariery kulturowej, kiedy możemy po prostu spotkać się z osobami, które mieszkają bardzo daleko stąd i możemy z nimi się skonfrontować właśnie na polu kulturalnym albo językowym. I to jest bardzo przyjemne doświadczenie, kiedy możemy poznać ich zwyczaje i możemy się dowiedzieć o nich więcej, bo wtedy mamy szerszy pogląd na to, co się dzieje na świecie i to jest bardzo super. Czy utrzymujecie kontakt z Izraelczykami? Czy wśród nich znajdują się wasi przyjaciele?
Oczywiście. Moi znajomi mówili mi, że po zeszłorocznej wymianie z uczniami z Izraela utrzymywali kontakt do tej pory, także to jest bardzo fajna sprawa. Fajne jest to, że spotkania były w małych grupach, można się lepiej poznać. Był bezpośredni kontakt wzrokowy, mogliśmy po prostu przez 15 minut bezpośrednio z taką osobą porozmawiać, zobaczyć, że są to tacy sami ludzie jak my. Mam wrażenie, że nawet więcej się uśmiechają i bardzo fajnie, że coś takiego powstało. Bardzo jestem zadowolony pozytywnie i bardzo się cieszę, że akurat przyjechali do naszej szkoły. A co chciałbyś się zapytać Izraelczyków? To znaczy o te najważniejsze rzeczy już się spytałem. Jaki tam jest klimat, czy dużo się różni. Takie pytania typowo dla mnie, na przykład ważne, może trochę śmieszne. Jak u nich wygląda sprawa, na przykład z prawem jazdy. Jaki mają klimat, ile lat muszą chodzić do szkoły. O te najważniejsze pytania, które mnie korciły. Do you like Łomża? Yes, yes, it's a very nice place. It's very beautiful, the people are very, very nice. And you see, we get from here. The girls are beautiful, I must say. Thank the you. Girls are gorgeous. Zabawy. Jak się bawiliście? Super!